Dzień dobry, witam serdecznie, to jest PSTV, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz. Temat ten sam od kilku dni, no bo w końcu to najważniejsza rzecz i co się z tym wiąże. Próba zamordowania premiera Słowacji, premiera Fico, odbija się szerokim echem wśród właśnie komentatorów, szczególnie niezależnych. Niektórzy mówią, a niepotrzebnie dajecie te teorie spiskowe. No ja nie wiem, nie do końca jestem przekonany, bo coś tutaj mi się nie zgadza. I jak to ma tak naprawdę wpływ na politykę międzynarodową, o tym dzisiaj będziemy mówili, będziemy spekulowali tutaj na ten temat, gdyż moim zdaniem ma, albo pokazuje, że to udowadnia nam to, co się dzieje chociażby z Polską i z innymi mniejszymi krajami Unii Europejskiej, czyli jeśli nie będziecie siedzieli cicho o morda w Kubie, bo może się coś wam wydarzyć bardzo złego. Przesadzam? Nie wiem. No ale będę dzisiaj pytał mądrzejszych od siebie. Profesor Adam Wielomski jest moim gościem w połączeniu internetowym. Dobry wieczór, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy, zanim przejdziemy do rozmowy z panem profesorem, chciałbym tylko podziękować wam za to, że jesteście, że wspieracie, zachęcam do tego bardzo gorąco, byście dalej wspierali, numer konta widzicie na swoich ekranach, zapraszam do wsparcia finansowego, a jeśli ktoś woli w łatwiejszą formę, może zawsze postawić nam kawę pod tym adresem, który znajdziecie w stopce tego nagrania, można to zrobić. Panie profesorze, próba zabójstwa, niby jakiś starszy pan, który ma problemy ponoć ze swoją psychiką, ale pozwolenie na broń ma. Jak pan to odczytuje w ogóle? To takie ktoś coś lub chce wskazać, czyli wpływowe elity, że jeśli nie zgodziłeś się na przede wszystkim wysłanie pomocy Ukrainie, a po drugie na traktat, wiadomo, Światowej Organizacji Zdrowia, no to właśnie dzieje się to, co się dzieje? Jak pan do tego podchodzi? Powiem tak, no jeśli chodzi o teorie spiskowe, to możemy sobie tylko pospekulować. Myślę, że najpierw trzeba stanąć twardo na ziemi i powiedzieć to, co wiemy. Wszystko wskazuje na to, że próbę zamachu na premiera Fico podjął zwolennik tamtejszej uśmiechniętej opozycji, bardzo mocno zaangażowany w proces europeizacji, federalizacji europejskiej, walki z homofobią, walki z rosyjskimi wpływami na Słowacji. No i jak się zdaje, osobnik ten podjął decyzję, że w takiej sytuacji trzeba zlikwidować, bym powiedział, główne źródło zła antyzachodniego i prorosyjskiego i antyukraińskiego w postaci Roberta Fico. Także myślę, że to jest jakby rzecz, którą wiemy w sposób absolutnie pewny. Czy był to jakiś zamach zorganizowany, że tak powiem, odgórnie i zewnętrznie, tego nie wiemy. Mam nadzieję, że śledztwo to wyjaśni. Biorąc pod uwagę, że organy ścigania znajdują się w rękach premiera Fico i jego zwolenników, to nawet gdyby on dalej, czego mu nie życzę, zakończył czy to żywot, czy karierę polityczną, no to myślę, że sprawa będzie tutaj bardzo starannie na Słowacji badana, dlatego że w tej chwili no, rządząca lewica narodowa, zresztą na spółkę z autentycznymi słowackimi nacjonalistami, jakby nie było, dostała w tej chwili potworny oręż przeciwko liberalnej uśmiechniętej opozycji, dlatego że do tej pory ta liberalna opozycja ciągle opowiadała o tym, że to premier Fico i jego zwolennicy są źródłem siania nienawiści, że nie odpowiadają. Tymczasem zamach pokazał, że najbardziej nienawistną ideologią we współczesnym świecie, pełną nienawiści i pogardy dla człowieka, jest liberalizm. Dlatego, że liberałowie nie są w żadnym stopniu w stanie znieść tego, że ktoś może nie podzielać ich poglądów. I się okazuje, że liberalne media są w stanie wywołać nienawiść do tego stopnia, aby doszło do zabójstwa politycznego. Zakładając, nazwijmy to, wersję optymistyczną, że mamy do czynienia z osobą działającą w sposób pojedynczy i która została, bym powiedział, nakręcona nienawiścią przez liberalne media, które twierdzą, że popierają tolerancję, demokrację, prawa człowieka.
dlatego, ponieważ na przeszkodzie tolerancji, demokracji, praw człowieka staje premier Fico, no to, że tak powiem, głos ludu, prawda, zabójstwo tyrana w imię demokracji, wolności, prawda, i praw człowieka. No to jest ta wersja, która jest, bym powiedział, wersją, co do której możemy przynajmniej być pewni. Być może, że autor tej próby zamachu ma jakieś powiązania zewnętrzne. Trudno mi jest to w tej chwili na ten temat coś wyrokować. Możemy sobie wyrokować tylko na zasadzie, no, kto by zyskał na likwidacji premiera Fico i odsunięcia od władzy jego partii rządzącej. Bo pamiętajcie państwo, z punktu widzenia politycznego, krótkiego, prawdopodobnie w tej chwili eurowybory na Słowacji partia premiera Fico wygra w cuglach, dlatego że ludzie wszyscy są oburzeni oczywiście zamachem na premiera. Czy go popierają, czy go nie popierają, to już trzeba być naprawdę jakąś jednostką psychicznie dziabniętą, nazwijmy to w ten sposób, żeby popierać tego typu zamach. No już to trzeba być liberałem trzeciego stopnia, ogarniętym nienawiścią do wszystkiego, co nieliberalne, zacietrzewionym, sfanatyzowanym. Normalni ludzie oczywiście takich rzeczy nie akceptują, więc poparcie dla partii pana premiera i całej koalicji rządzącej oczywiście gwałtownie wzrośnie i opozycja liberalna zostanie na Słowacji w tych eurowyborach zmieciona. Ale długofalowo, gdyby się okazało, że premier Fico musiałby z polityki odejść, bo na przykład już zdrowotnie nie będzie w stanie pełnić dalej funkcji, albo nie daj Panie Boże, nie przeżyłby tego zamachu, no to w takiej sytuacji może się okazać, że słowacka lewica narodowa utraci swojego lidera, wieloletniego lidera, i to oczywiście może spowodować inną sytuację, to znaczy, że partia nie będzie miała takiego lidera i długofalowo wtedy oczywiście opozycja liberalno-europejska mogłaby na tym zyskać, zyskując władzę. No także to w tej chwili, jak mówię, to jest tylko i wyłącznie przedmiotem naszych spekulacji. Możemy sobie snuć teorie spiskowe, możemy sobie nie snuć. Ja generalnie jako politolog wolę jako pewne traktować te teorie, które są udowadnialne, a co do hipotez spiskowych, to możemy sobie tylko bym powiedział tutaj posnuć jakieś, na takiej zasadzie, kto na tym zyskał. Jednak pojawili się oczywiście, ja tylko czekałem, nie od razu, ale pojawili się oczywiście na czele z panem Sakiewiczem, że to Putin, za tym wszystkim stoi Putin. Putin sprzątnął swojego jak gdyby sprzymierzeńca, więc bo żeby pokazać swoją siłę, co pan na to? Znaczy ja powiem tak, ja jestem bardzo zawiedziony polskimi mainstreamowymi mediami. Dlatego, że jak usłyszałem o zamachu, pierwsza moja myśl było, czy przeżył. I pytanie drugie, kiedy oskarżą o to Putina. I prawdę mówiąc, byłem zszokowany, chyba parę godzin trwało, dopóki polskie media mainstreamowe, zarówno te platformiarskie, jak i pisowskie, wskazały na Putina jako winowajcę. Ja mówiąc szczerze, myślałem, że oni to trenują inaczej. To znaczy trenują to w ten sposób, że śpią i nagle jak ktoś ich budzi i mówi, zabili Ksińskiego, to oni trenują taki odruch warunkowy, to Putin. Nie wiem, ukradli nam samochód, jak się budzi takiego redaktora, to on pierwszy Putin. A tu tymczasem no, trzeba było kilka godzin, trzeba było znaleźć takiego, bym powiedział, jakiegoś węgierskiego odpowiednika redaktora Piątka, który napisał gdzieś tam po angielsku na swoim Twitterku, że to Putin. I to dopiero via tą drogą gdzieś tam przez węgierskiego jakiegoś redaktora ta myśl przyszła do Polski. Także ja jestem w ogóle, tym powiem szczerze, słabym wytresowaniem polskich klasy medialnej zdziwiony, bo ja myślałem, że jak coś się dzieje, to zawsze jest Putin. Znaczy ja wiem, bo oni mieli problem generalnie. Pierwsze reakcje były takie, że opisywano samo wydarzenie jakby bez żadnego komentarza, bo nikt nic nie wiedział, o co chodzi. Potem rozpoczęły się takie bardzo delikatne, ale coraz bardziej gwałtowne stwierdzenia, że właściwie no to Fico był prorosyjski, nie popierał Ukrainy, zwalczał Zielony Ład Europejski, nie popierał federalizacji Unii Europejskiej, więc właściwie mu się to należało. I takie były komentarze, że mu się to należało, że właściwie to sam sobie jest winien. Ja już mówiąc szczerze, czekałem na komentarze w stylu, że właściwie to sam się zastrzelił. No i kiedy już wydawało się, że
narracja mediów mainstreamowych pójdzie w tym kierunku, jakby no wskazywania, że to właściwie ten, który do niego strzelał, to właściwie no tak źle wcale nie zrobił, jakby się mogło wydawać, należy człowieka zrozumieć i tak dalej. No i w tym momencie dopiero po paru godzinach nagle przyszedł Putin i się okazało, że to Putin. Oczywiście to, że te same media jeszcze parę godzin wcześniej mówiły, że facet sobie sam zasłużył dlatego, że był prorosyjski i był ruską onucą i tak dalej, to wcale nie przeszkodziło tym mediom trzy godziny później już pisać, że to Putin. Zresztą jak sobie te media prześledzimy to, co one pisały o premierze Fico w ostatnich miesiącach, no to cały czas premier Fico funkcjonował jako rosyjska onuca, rosyjski szpion, agent, proputinowski element walczący o wolność Europie i tak dalej. Także ta narracja uległa w Polsce bardzo gwałtownej zmianie. Od słabo skrywanej radości mainstreamu, że się tak stało. Ta radość naprawdę była słabo skrywana i powiem szczerze, było to obrzydliwe po prostu, patrząc na tych liberałów kochających człowieka, walczących o demokrację, walczących o wolność, którzy tak wahają się napisać, że się fajnie stało. I wtedy nagle się pojawił Putin, prawda, i nagle nastąpiła całkowita zmiana narracji. Fico od razu stał się fajny, prawda, i stał się ofiarą Putina. Nawet gdzieś w jakiś mignęło mi w któryś mediach nagłówek, bo już nie przeczytałem, bo nawet trudno ten bełkot czytać, że Putin prawdopodobnie zlecił zamordowanie, czy tam stał za zamordowaniem, czy próbą zamordowania premiera Fico, właśnie dlatego, że był jego sojusznikiem. Po to, żeby pokazać innym sojusznikom, że jak będą fikali, to niech zobaczą, co się stało z premierem Fico, prawda? Także no, ja powiem tak, poziom absurdu w Polsce, nonsensu, bełkotu medialnego, jest po prostu przerażający, ale właściciele tych wielkich mainstreamowych mediów wiedzą, że jakieś 85-90% pelikanów siedzących przed telewizorami, takiego pelikanatu odmóżdżonego, wszystko kupi. Co oni by nie powiedzieli, to oni będą to za chwilę powtarzać i wszystko to kupią. To nie, dla pelikanatu nie ma problemu we wtorek opowiadać, prawda, że Fico to jest ruska onuca, prawda, agent Putina i tak dalej, żeby w środę mówić, że Fico była próba zamordowania go przez zwolennika Putina. No bo ja powiem tak, nie mam telewizora, ale coś tam przez chwilę wczoraj gdzieś tam TVN-y mi leciały, czy jakieś tam inne media, już nie pamiętam, tam które, no już tam była taka wyraźna sugestia, że prorosyjski działacz, prawda, związany z putinizmem słowackim i tak dalej, no tutaj strzelał do demokratycznie wybranego premiera Fico. Także ta narracja uległa gwałtownej zmianie i ja powiem tak, media w Polsce są absolutnie bezwstydne. Potrafią zmienić narrację o 180 stopni w ciągu godziny i nawet nie jest tak, że się wycofają z poprzedniej, po prostu ona sobie dalej wisi na stronach internetowych i tak dalej, a nowe wiadomości lecą już zupełnie innej narracji, ponieważ dziennikarze i właściciele tych mediów zdają sobie sprawę z tego, że pelikanat stanowiący 85% społeczeństwa kupi i będzie powtarzał dosłownie wszystko, co zostanie mu włożone do dzioba pelikańskiego. I wiedząc to, że wszystko zostanie kupione i wszystko będzie powtarzane, nie zważają nawet na to, że dwie czy trzy wiadomości obok siebie funkcjonujące są wzajemnie sprzeczne. No to już w Polsce nikt nie zwraca uwagi. No jest to bardzo smutne, to na pewno, smutne jak no, nie to, wiem. To jest szokujące, bo ja powiem tak, i dla mnie, dla człowieka, dla wychowanego na kulturze klasycznej, na filozofii klasycznej, na świętym Tomaszu z Akwinu, który mówi, że człowiek jest z istotą racjonalną i kierującą się rozumem, ja mam niestety poczucie, że święty Tomasz z Akwinu się mylił. Większość ludzi w ogóle nie kieruje się rozumem i to nawet nie tylko, że nie umie się tym rozumem posługiwać, nawet nie próbuje, nie chce, uważa, że to boli. Lepiej powtórzyć za mediami, które za mnie myślą. No to jest jakaś przerażająca zupełnie wizja odmóżdżonego polskiego postnarodu. No, postnarodu, no ale są osoby, które jeszcze coś tam używają, jeśli chodzi o rozum. To jest 10-15% zresztą. Tak, panie profesorze, no ale w międzyczasie, gdy się dzieje, co się dzieje w mediach, jest ta głupota, Europa jest odmóżdżona, premier Fico walczy o życie, Putin spotyka się z liderem Chin, który mówi wprost całemu światu. Nasza współpraca jest rewelacyjna, pod każdym względem. Cieszymy się, że tak jest. Świetny sąsiad, super rewelacja.
I co to oznacza, jeśli chodzi o Europę? No cóż, ja zawsze powtarzam, że sojusz rosyjsko-chiński, ojcem tego sojuszu jest oczywiście Joe Biden, który w pysze imperialnej amerykańskiej uznał, że Stany Zjednoczone są taką potęgą, że mogą równocześnie przyciskać i Rosję, i Chiny. I amerykańska dyplomacja założyła, że konflikty i spory pomiędzy tymi państwami są tak stare, zadawnione i poważne, że sojusz między nimi jest niemożliwy. No i natychmiast okazało się, że nadmiernie przyciśnięte Rosja i Chiny jednak były w stanie się porozumieć i zawarły sojusz. Sojusz, który ja postrzegam jako trwały, dlatego, że obydwa te państwa mają wspólny interes, a wspólnym interesem jest likwidacja hegemonii amerykańskiej. To jest raz. Po drugie, jest to sojusz, którym obydwie strony za jego pomocą zatykają swoje słabe punkty. To znaczy, Rosja, obłożona sankcjami w tej chwili przez świat zachodni, głównie eksportuje i importuje do Azji, a tutaj największym partnerem numer jeden oczywiście są Chiny, numer dwa są Indie. Chiny z kolei są krajem właściwie pozbawionym, poza metalami rzadkimi, surowców. I ponieważ mają zdecydowanie słabszą flotę niż amerykańska, są ciągle zagrożone, że ich dostawy do nich surowców, szczególnie ropy naftowej, gazu z Bliskiego Wschodu zostaną odcięte. Ucieszyły się, że w tej chwili będą miały czy mają rurociągi, prawda, gdzie ciągną gaz i ropę bezpośrednio z Rosji, bez zagrożenia amerykańskiej floty. Co więcej, jeszcze taniej niż po cenach światowych. Dlatego obydwa państwa są tym sojuszem zainteresowane, obydwa na nim korzystają i sojusz ten będzie istniał, dopóki nie padnie hegemonia amerykańska nad światem. W momencie, kiedy ta hegemonia padnie, może być różnie, ponieważ no, będą to coś takiego, co z czasów po śmierci Aleksandra Wielkiego nazywano walką diadochów, czyli spadkobierców. Może się okazać, że nie nastąpi jakiś podział, prawda, stref wpływów pomiędzy obydwoma potęgami, no i w takiej sytuacji dojdzie do jakiegoś konfliktu. Ale to mówię, najpierw Stany Zjednoczone muszą upaść. Polityka amerykańska naprawdę stawała na głowie, żeby stworzyć sojusz niemożliwy i geniuszom amerykańskim, jastrzębiom amerykańskim w Departamencie Stanu i w Białym Domu udało się stworzyć sojusz rosyjsko-chiński, z którego w moim przekonaniu Stany Zjednoczone nie są w stanie pokonać. I w ten sposób doszło do jakby podziału zglobalizowanego świata na dwa podświaty, czyli na świat euroazjatycki, rosyjsko-chiński z centralną i z drugiej strony świat atlantycki, czyli Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. No i oczywiście, czego nasi geniusze już zupełnie nie wyczuwają, pole bitwy pomiędzy obydwoma blokami to są takie kraje jak Tajwan, Korea, Japonia z jednej strony, a z drugiej strony Ukraina, Białoruś, państwa nadbałtyckie i Polska. Także to oczywiście istnienie tego sojuszu wskazuje na tym, że najbardziej istotnym polskim interesie, oczywistym narodowym, jest deeskalacja sporu pomiędzy światem zgromadzonym wokół Waszyngtonu a sojuszem rosyjsko-chińskim. Nasza polityka, oczywiście, nasza elitka infantylno-agenturalna kompletnie tego nie rozumie i uważa, że Polska jako pole bitwy pomiędzy Wschodem i Zachodem, to jest, bym powiedział, racja stanu Polski. No, nawet nie wiem, jak to teraz skomentować, bo rzeczywiście tak jest. Panie profesorze, no dobrze, to wróćmy może do tych pelikanów, o których pan mówił i w wcześniejszym naszym spotkaniu i dzisiaj. Bo dla mnie to jest jednak wciąż już niesamowite, że skąd ta krótka pamięć u ludzi? No bo przecież i to proste połączenie kropek. Wiadomo było, że jeśli przyjdzie Tusk i zdobędzie władzę, zostanie premierem RP. No to zamknie CPK i to na naszych oczach się dzieje. Po prostu zamyka to i jak gdyby już nawet, nie wiem, czy nie ma pan takiego wrażenia, że już nawet nie ukrywa, tak jak kiedyś się trochę krygował jeszcze ze czasów swojego premierostwa przed PiS-em, to teraz już zupełnie nie. Już nie ukrywa, że tak, no po prostu zamknie to, bo i koniec, bo to nie jest dobre dla Polski. Dla Niemiec jest, a dla Polski nie. Więc na czym polega ta krótka pamięć Polaków? Nie widzą, nie. Na czym polega ta głupota, że kupują te brednie, kupują coś, co jest absolutnie przeciwko ich
interesowi. Mówię tutaj chociażby o CPK, no, albo o innych rzeczach. No, w końcu można było zamykać stocznie, a w Niemczech otwierać nowe, albo zatrudniać więcej osób, tak? Bo w Polsce nie, ale w Niemczech tak. Odpowiem tak. Ja nie jestem jakimś fanatykiem CPK i powiem dlaczego. Nie czuję się na siłach, jakby odpowiedzieć na pytanie, czy to ekonomicznie jest dla Polski opłacalne, czy nie, bo się na tym nie znam. Wiem jedno, nawet jeśli jest to dla Polski opłacalna inwestycja, a być może jest, to przy tym poziomie elity politycznej, takiej infantylno-agenturalnej, to nie łudźmy się, to nie ma prawa działać. Inwestycja na CPK zostanie zmarnowana, po części rozkradziona, to będzie źle zarządzane, mianowane po linii partyjnej, najpierw z kolegów z KO, potem kiedyś jak dojdzie do władzy PiS, przez kolegów z PiSu. I przy tego typu elicie zarządzającej każda, nawet najlepsza inwestycja się okaże ostatecznie inwestycją nieopłacalną. Także ja tutaj to akurat tak bym z tym CPK nie szarżował, dlatego że nie ma nim kto, po prostu kto zarządzać. No są tacy ludzie, którym jak się powierzy pustynię, to za pół roku piachu na niej zabraknie. No i to jest właśnie polska elita władzy, która wszystko rozsprzeda, rozkradnie, zniszczy i zmarnotrawi. A ja powiem tak, to się dzieje przy całkowitej bierności społecznej. To jest po części wynika jakby z siły mediów. Ludzie są w tej chwili już do ekranów dosłownie przyssani, zalewani nonsensem, który stamtąd płynie. Większość ludzi tego kompletnie nie analizuje. Po prostu otwiera, no jak te pelikany, otwiera dzioby i to wkłania. I to, że wiadomość pierwsza jest sprzeczna z wiadomością trzecią, to w ogóle nie ma znaczenia, bo ludzie tego zupełnie nie analizują. Powtarzają tylko jakieś takie proste hasła zasłyszane. Media w tej chwili w Polsce już nikogo o niczym nie informują, one zajmują się wyłącznie indoktrynacją. Kiedyś się mówiło na przykład, że telewizor to jest okno na świat i się mówiło, że dzisiaj ludzie więcej wiedzą, bo mają telewizor, umieją czytać, mają radio i tak dalej. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj posiadanie telewizora to nie jest okno na świat, to jest okno do wariatkowa, dlatego że nie mając tych informacji, które człowiek płynie z telewizji, więcej wie realnie o świecie niż z tego sztucznego świata, który jest mu tam kreowany. To jest skutek tego, że te media są jakby wszechobecne w naszym życiu, bombardują całymi godzinami każdego człowieka. Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że ludzie już mają te mózgi przyssane do tych mediów, do tych telewizorów. Już właściwie przestali rozmawiać, przestali analizować. Nawet jak się przychodzi, nie wiem, do rodziny czy do znajomych, tam cały czas gra telewizor i nie można go nawet na chwilę wyłączyć. Ja powiem tak, kto z was, państwa nie widział takiej sytuacji, na przykład, że przychodzimy na jakąś imprezę rodzinną do rodziny, jest tam, nie wiem, o 20 serial i nagle kilka osób bierze krzesła, rzuca imprezę rodzinną i siedzą, okupują telewizor w odległości metra, bo serial, prawda, oni wpatrzeni, nie przeszkadzać, jeszcze uciszają wszystkich, nie? Także to jest jakby taka fala medialna, która tworzy, która zupełnie, bym powiedział, ogłupia ludzki rozum i która tworzy jakiś, no, sztuczny świat, Matrix dosłownie, i cała polityka właściwie zaczęła się przesuwać do tego Matrixu i polityka przestała mieć cokolwiek wspólnego z realnością. Dlatego też ludzie przestali patrzeć na politykę z perspektywy swoich interesów, czy się z tym zgadzają, czy nie. Takie mniej więcej 85% ludzi po prostu bezwiednie powtarza. A politycy wiedzą, że to 85% daje w demokracji zwycięstwo. Dlatego w ogóle nie zwracają się do tej inteligentniejszej części elektoratu, bo wiedzą, że ona i tak na nich nie zagłosuje. Ta inteligentniejsza część po części nie głosuje, machając ręką, że to w ogóle szkoda czasu. Albo ewentualnie jak głosuje, no to na zasadzie, że nie ma na kogo, więc na tego lub na tamtego. Także niestety tak wygląda. Wszystkich tych, którzy czytali Platona i Jaskinię Platońską z VII Księgi Państwa, tam jest taka opisana scena, jak ludzie siedzą w jaskini i obserwują cienie rzucane przez ogień. Gdyby Platon dzisiaj pisał, to pewnie by telewizor rzucał te cienie na ścianę, i próbują dyskutować o tych cieniach, a ponieważ siedzą w zamkniętym pomieszczeniu, no to jest w tym pomieszczeniu echo takie, że właściwie nie da się rozmawiać i ludzie tylko słyszą taki hałas w uszach. I to jest mniej więcej to, co stworzyły media. Stworzyły taką właśnie platońską jaskinię medialną ze sztuczną
e-rzeczywistością polityczną, gdzie zupełnie jest nierzeczywisty świat, gdzie ludziom można wmówić dosłownie każdą rzecz, gdzie informacja druga nie ma z informacją czwartą logicznego sensu i sobie wzajemnie zaprzeczają i ludzie tego nie widzą, bo nawet tego nie analizują. Tego jest za dużo, żeby mogli to analizować. Żeby ludzie zaczęli analizować, to trzeba by im wyłączyć telewizory i na przykład wpuszczać te telewizory na godzinę dziennie, żeby potem mieli ileś godzin na przedyskutowanie, zanalizowanie i odniesienie do tego, co zobaczyli, usłyszeli. Nie mają tego czasu, ponieważ są cały czas zasypywani informacjami. No to ja powiem tak, no my jedyne, co możemy zrobić, no to patrzeć na pelikanat, jak na stworzenia z innej planety, rozmawiać realnie o polityce, o tym, co się dzieje dookoła, no, ale 51% nie uzyskamy, no nie łudźmy się. No. Ja powiem tak, ci, którzy tym systemem zarządzają, oczywiście korzystają z badań socjologicznych i psychologicznych i oni wiedzą. To są badania bodajże chyba profesora Zimbardo, jeśli mnie pamięć nie myli. Nie Zimbardo, innego z amerykańskich psychologów, który właśnie stwierdził, że 85% ludzi, jeśli dane informacje, nawet jeśli są wewnętrznie sprzeczne, fałszywe, bełkotliwe i tak dalej, jeśli będą regularnie raz za razem puszczane, dzień w dzień 85% ludzi te informacje kupi i zacznie je powtarzać, ponieważ nie analizuje rzeczywistości dookoła. No i to mamy. Oj, mamy. No ale my staramy się mówić jak jest. Jutro, dla tych, którzy oglądają to w piątek, bo premiera tego nagrania jest w piątek, ale jutro, czyli w sobotę, 18 maja w Lublinie będę miał przyjemność wraz z profesorem i jego małżonką i wieloma innymi znakomitymi osobami być na targach książki patriotycznej. Panie profesorze, zaprośmy, proszę bardzo. Tak, ja też Państwa serdecznie zapraszam. To znaczy zapraszam oczywiście tylko i wyłącznie ludzi inteligentnych. Jeśli jesteś pelikanem, nie musisz wcale iść na targi książki. Także to tak może od razu powiedzmy, to są targi dla ludzi inteligentnych. Targi dla ludzi inteligentnych. Zapraszamy jutro od 10 do 20 w Lublinie, Hotel Mercure, w centrum miasta, łatwo znaleźć. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jak znam życie, to profesor i jego małżonka przywiozą dużo ciekawych swoich książek, więc będzie co wybierać. Zawsze jest. Tak, zwracamy się do tych nielicznych, którzy czytają. Jeśli statystyczny Polak tam czyta po dwie książki rocznie, to pamiętając o tym, że 80% w ogóle nie czyta, to zwracamy się do tych pozostałych, którzy wyrabiają tą średnią za resztę. Profesor Adam Wielomski, dziękuję serdecznie panie profesorze za rozmowę. Dziękuję bardzo również. Do widzenia. Do widzenia. Ja dziękuję wam za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, byście robili to dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego PSTV, a jeśli ktoś woli szybszą formę, to zachęcam do właśnie postawienia nam kawy. Zachęcam bardzo mocno. To prostsza. W opisie tego linku jest ten adres, więc można go znaleźć bardzo łatwo. Zapraszam jutro do Lublina od 10 do 20. Hotel Mercure. Jesteśmy tam właśnie na targach książki patriotycznej. Ja dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Do widzenia.